Panie marszałku, panie, panowie posłowie, bardzo się cieszę, że ponownie możemy rozpatrywać trzy projekty ustaw o związkach partnerskich. To jest dobry krok w przyszłość. Obawiam się, że jednak ta Izba jest dużo bardziej konserwatywna niż całe nasze społeczeństwo. Okazuje się, że w naszym społeczeństwie, tak jak w każdym innym, jest miejsce dla wszystkich. Hannah Arendt powiedziała, że im mniej polityki, tym więcej wolności. I o to się wszystko rozbija. Właśnie danie wolności tym samym obywatelom, których obowiązują te same prawa wobec naszego państwa, a ograniczanie im wolności jest nie w porządku. To nie jest demokracja. Polityka, tak, jest obowiązkiem, ale wolność jest odpowiedzialnością i my dzisiaj ponosimy odpowiedzialność za wolność ludzi, którym w jakiś sposób prawo w tej chwili ogranicza. I teraz tak, to nie państwo tworzy ludzie, to ludzie tworzą państwo. I to od nas zależy, jak będzie to państwo wyglądało. Nie kolor skóry, nie wyznanie. Poza tym nikt nie ma obowiązku chodzić do kościoła, nikt nie ma obowiązku wierzyć w to czy tamto. Każdy ma prawo żyć tak, jak tego pragnie. I nie mamy prawa tego nikomu odbierać. Ani pani, ani nikt za mnie życia nie przeżyje, tak samo nikt za mnie śmierci nie poniesie, więc nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć. I dlatego trzeba szanować ludzi, którzy są tutaj dzisiaj na sali i debatować, i dyskutować. I mam nadzieję, że wszystkie trzy projekty wejdą do prac w komisji. Dziękuję.